Witam Was 29 listopada 2020 roku. Dzisiaj zabieram Was na pole. Jedziemy kopać z moim stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorską Grupą Poszukiwaczy Historii. No i cóż, zobaczymy wspólnie, czy tym razem uda się wykopać coś więcej oprócz paru gaciaków. Trzymajcie za nas kciuki. Widzimy się na miejscu. No i dobra, zobaczcie, ja już jestem na miejscu. Mamy do opitolenia takie tutaj pole po kukurydzy. Jest z nami też Adrian, nasz nowy członek. Z jakiego stowarzyszenia powiedz, kolego? Stowarzyszenie Garnizon Grudziądz. Witam serdecznie. Zapraszamy jakby co do chłopaków. Robią fajne rekonstrukcje. A my zaraz zaczniemy zabawę. O, kogo ja jeszcze upolowałem? Zobaczcie, jest jeszcze inna ciekawa osoba wśród nas. A jest to Kasia Markiewicz z kanału Szare Geny. Gdzie oczywiście zapraszamy na bardzo ciekawe live'y. Kasia bardzo dużo wie o zdrowiu, a więc jeżeli czegoś nie wiecie, na pewno się tego tam dowiecie. Zapraszamy. Pierwszym szalenie ciekawym przedmiotem, jaki dziś wykopałem, jest taki oto makaronik aluminiowy. Drogi sygnał, taki bardzo niespodziewany, czyli bateria od Samsunga, nieco spuchnięta. Spójrzcie, kto to na nas spogląda. Mamy monetkę. A monetką tą jest 5 groszy współczesne, niestety. Mam teraz sygnał na 48. Na plaży byłoby to 20 groszy. A na polu? A na polu będzie to kawał śmieciucha. Kawałek folii. Jak zwykle same śmieci. Bardzo mało sygnałów, a jak już to same śmieci. No teraz już poważniejsza sprawa. Mam pierwszy zabytek archeologiczny. Wczesny PRL. Wykonanie z aluminium, łyżka. Jak myślicie wysyłać do WKZ-u? I kolejny zabytek archeologiczny. Król Polmos I. Taka monetka. Pierwszym sensownym przedmiotem z tego pola jest taki pocisk ołowiany. No niewiele tego, jak widzicie. A do tego wszystkiego kawał drutu. Rozkręcamy się i dorzucamy zdechłą łuskę. I po chwili wyskakuje kolejna łuska, mocno zdezelowana. Droga dziś monetka i równie nieciekawa jak pierwsza. Tym razem 10 groszy z PRL-u aluminiowe. Powiem Wam tyle, że to pole to jest totalna porażka. Myślę, że pole mnie nie lubi. Chyba wrócę do wody, tam jest moje miejsce. Zobaczcie, kolega Radosław wytargał taką biżuterię. Piękna sprawa. Złota kieta. Jestem w trakcie kompletowania zastawy stołowej. Zobaczcie. Kawałki amelinium. A tu kolega twierdzi, że papieża wybrali. No w końcu jakiś sensowny fan. Zobaczcie, bardzo stary guzik. Obstawiam XVIII wiek. Kompletny z łóżkiem. Taki dmuchaniec. Fajny fancik. No i na koniec wyłazi kawał złomu i chyba zmieniamy miejscówkę. Dobra kochani, jest szansa, że będzie dobrze. Zmieniliśmy miejscówkę, jesteśmy na drugim polu i pierwszym sygnałem jest kopiejka. Trochę zajechana, ale jest. Liczy się fant. Jest i kawałek uwalonego lemiesza. Taka płetwa rekina. Kochani, chodzę po polu, łażę, patrzę. I co widzę? I studnie widzę. Nie mogło być inaczej. Poleciałem po magnes i zaraz wykonamy parę rzutów. Zobaczymy, co tu siedzi w tej studni. Trzymajcie kciuki. Powiem Wam, że jak zobaczyłem tą studnię, to podjarałem się jak dziecko. Zobaczymy, czy słuszne. Jest bardzo głęboka. Jest tam trochę wody, jak widzę. Zwykle splątana lina, to co uwielbiamy. Ale idzie. Patrzcie. 20 metrów liny i dopiero coś tam kliknęło.
jest niewiele. Podnieta jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknęła. Zobaczcie, trzeci gwóźdź. Jeszcze jeden taki maleńki. I biada, nic w studni nie ma. Dobra, rzucam ostatni raz. Bilans ze studni jest żaden. W studni jest tylko echo. Samo echo. A więc zwijamy się, opuszczamy studnię. Szkoda, myślałem, że cokolwiek wpadnie. Nie wpadło nic, ale warto było sprawdzić. Zrobiłem to i dla siebie, i dla was. No i co, kochani, ekspozycja na zimno była, studnia była, pusta bo pusta, ale zawsze ja uciekam. Trochę zawód jest taki, że mało fantów, ale fantem dnia jest kopiejka, której dawno nie widziałem na oczy. Was zapraszam na kolejne odcinki, bo z pewnością się pojawią. Witam was 4 grudnia 2020. Wszystkiego najlepszego dla barburek, wszystkich Basiek. A ja lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Lecę do wody. Powiem wam, że nie jest źle, woda fajnie kuje, idę sobie jeszcze trochę poprzebywać w wodzie. Patrzcie tego dobrego, kochani, lecę do domku, będzie mi się lepiej spało. A was zapraszam na kolejne odcinki, bo z pewnością się nie ukażą. Cześć! A was, kochani, zapraszam do Kasi Markiewicz na kanał Szare Geny. Dowiecie się tam wszystko o chorobach, skąd się biorą. Naprawdę kopalnia wiedzy. Oraz na kanał Cool Fakty, gdzie w jednym z odcinków wystąpiłem ja, a w innym Mustafa Gold. Linki macie w opisach. Cześć!